Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze. Witaj, Martinie. Witaj, Walterze. Cieszę się, że możesz choć trochę mówić. Trochę tak, jeszcze całkowicie nie odzyskałem głosu. Proszę o wyrozumiałość. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zaufajmy Bogu, że ci dopomoże. Głos mi wraca. To długa droga, ale wraca. Rozpocznijmy modlitwą. Ojcze w niebie, ogromnie dziękujemy Ci, że pomagasz nam kontynuować. Dziękujemy za możliwość prowadzenia tych dyskusji, za siłę, której nam dodajesz. Prosimy, bądź w tym czasie z nami. Niech Twoje imię będzie uwielbione. W imię Jezusa. Amen. Martinie, w poprzednim odcinku poruszaliśmy wiele spraw, a małą dyskusją o apokryfach strąciliśmy gniazdo szerszeni. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. Opowiedz, co się działo. W niektórych komentarzach zarzucono nam, że nie odróżniamy apokryfów Starego Testamentu od apokryfów Nowego Testamentu. Apokryfy Starego Testamentu były uwzględnione w oryginale króla Jakuba, jednak protestanci poszli po rozum do głowy i się ich pozbyli. Wydaje mi się także, że w tamtym czasie nikt nie uznawał ich za pisma natchnione, z wyjątkiem Kościoła katolickiego. Oni deklarują, że to pisma zgodne z kanonem. Jeżeli ktoś zaprzecza temu, co oni mówią, jest wyklęty. To problematyczne dla osób, które stale wychwalają apokryfy. Martinie, jeśli zwierzę z objawienia jest zdeterminowane, by głosić coś, co jest zgodne z jego niektórymi doktrynami, chociaż stoi to w sprzeczności z resztą pisma, to powinniśmy nabrać podejrzeń. Po co iść tą drogą? O ile dobrze pamiętam, w tym odcinku wspomniałem również, że jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej na temat tego, co działo się z Izraelem w czasach Starego Testamentu, to możemy przeczytać patriarchów i proroków. To pokazuje, że w tej dyskusji uwzględniliśmy także apokryfy Starego Testamentu. Pomyślałem jednak, że dla jasności spojrzymy na niektóre z tych ksiąg apokryfów Starego Testamentu i zobaczymy, o czym mówią oraz czy pozostają w zgodzie z Pismem. Pozwól, że zaznaczę, że apokryfy Nowego Testamentu to stek bzdur. Jeśli ktoś tego nie pojął, to już nie wiem, co pojmuje, ponieważ zawierają mnóstwo absolutnie nieracjonalnych, nielogicznych, nienaukowych, niebiblijnych głupot. Jednak niektóre z nich są napisane tak zgrabnie, tak jak na przykład Księga Henocha, że pomija się ich sprzeczność z Pismem. Są z nim zgodne w dużej mierze i podają informacje, które brzmią interesująco, ale w rzeczywistości nie przyczynią się do naszego zbawienia. To prawda. Następnie przeczytałem, że niektóre osoby zdenerwował cykl tygodnia. Jednak w Ellen G. White przeczytałem, że Bóg w cudowny sposób zachował początkowy cykl tygodnia. Ona to zobaczyła. Jeśli mimo tego ludzie mówią, że Bóg tego nie dokonał, to albo On nie jest w stanie, albo ona jest fałszywą prorokinią. Jedno z dwóch. Zgadza się. Odbyłem także taką dyskusję. Jeśli cykl tygodnia został zmieniony, to Bóg go naprawił przy okazji manny, tak jak wspominaliśmy już wiele razy. Jest wiele przykładów, mówiliśmy o tym. Przejdźmy jednak do tekstu i zobaczmy, o czym on jest, zanim rozpoczniemy nasz temat. Martinie, mój głos jeszcze nie do końca powrócił, dlatego wyznaczę cię jako osobę czytającą. Dam z siebie wszystko, zobaczmy. To jest Księga Tobiasza, towarzyszem podróży. A więc jest to opis tego, co dzieje się w tej księdze. Zobaczmy, co możemy wywnioskować.
Towarzyszem podróży Tobiasza w tej podróży był anioł Rafał, chociaż jego tożsamość była nieznana ani Tobitowi, ani Tobiaszowi. W drodze do medii, kiedy Tobiasz się kąpał, zaatakowała go duża ryba. Ryba została zabita. Następnie Rafał polecił Tobiaszowi wyjąć jej żółć, serce i wątrobę, ponieważ miały posłużyć jako użyteczne lekarstwo. W tym samym czasie, kiedy Tobit prosił Pana, by wziął jego życie, była w medii kobieta o imieniu Sara, która również pragnęła umrzeć. Straciła 7 mężów, każdego w noc poślubną. Demon o imieniu Asmodeusz wchodził do ich sypialni i zabił każdego z tych mężczyzn. Z tego powodu Sara pragnęła umrzeć. Kiedy Tobiasz przybył do Medii, Rafał nakłonił go, aby poślubił Sarę. Zamiast stać się 8. ofiarą demona, Tobiasz użył wątroby i serca martwej ryby, aby przepędzić demona z ich sypialni. Kiedy Tobiasz i Sara wrócili do Niniwy, Tobiasz użył żółci ryby, by natrzeć oczy swojego niewidomego ojca. W tym momencie Tobit został uleczony ze swojej ślepoty. Następnie Rafał ujawnił Tobitowi swoją prawdziwą tożsamość. Był aniołem wysłanym przez Boga, aby odpowiedzieć na modlitwę Tobita. W księdze występuje wiele oczywistych błędów historycznych i geograficznych, które sprawiają, że przebieg wydarzeń jest niemożliwy. Jak zauważono, opowieść nosi również znamiona legendy. To komentarz innego autora. Martinie, jeśli jest to księga natchniona, to straciłem cały szacunek do natchnienia. W tej księdze pojawia się magia. Te zabiegi z rybą przypominają działania Sangomów, którzy są tutaj w Afryce popularni. Tak. Zatem nie potrzebujemy Jezusa. To Jezus przepędza demony. Tylko On potrafi to zrobić. Nawet Gabriel potrzebował pomocy Michała. Zatem, Martinie, jeśli ludzie chcą być uzależnieni od pęcherzyków żółciowych i serc ryb, to proszę bardzo. Mogą łapać tyle ryb, ile chcą, wycinać woreczki żółciowe i serca, jak księża, umieszczać je w buteleczkach z domieszką dymu i wypędzać demony. Jeśli naprawdę myślą, że ta głupota zadziała, to proszę bardzo. Zgodnie z moim przekonaniem, ta księga nie ma nic wspólnego z Pismem. Nie ma dla niej miejsca w Piśmie. Jeśli natomiast katolicy tak lubią, bo lubią hokus pokus, to jest ich problem. Tak, ludzie mogą przeczytać to i ocenić sami. Obejrzyjmy inną księgę. Księgę Judyty. Ona opowiada o żydowskiej kobiecie, która ratuje swoich ludzi, zabijając przywódcę wroga. Historia nie ma podstaw historycznych. Zawiera wiele błędów w historii i chronologii. Kilka z oczywistych błędów historycznych znajdujemy już na początku. Było to w 12 roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. A w tym czasie Arfaksad królował nad Medami w Ekbatanie. Judyta 1, pierwszy wers. Nabuchodonozor był władcą Babilończyków, a nie Asyryjczyków. Ponadto panował w Babilonie, a nie w Niniwie. To są poważne błędy historyczne, które ukazują legendowy charakter tej księgi. Katolickie tłumaczenie Nowej Biblii Amerykańskiej odnosi się do księgi Judyty następująco. Jakiekolwiek próby odczytania tej księgi w kontekście historii żydowskiej w odniesieniu do imperiów świata są skazane na niepowodzenie. Wstęp do Judyty. Oznacza to, że cała opowieść zawarta w tej księdze jest fikcyjna. Jest jeszcze inny, poważniejszy problem. Zgodnie z księgą Judyty, Bóg wielokrotnie pomaga Judycie kłamać. Judyta okłamuje Asyryjczyków, mówiąc, że ukrywa się przed swoim ludem. Gdy zdobywa zaufanie, zabija ich przywódcę. Poprzestańmy na tym. Co jeszcze chciałbyś dodać, Martinie? Nic, myślę, że ludzie muszą ocenić sami. Zatem wybrałbyś księgę Judyty zamiast księgi królów jako swoje odniesienie? Zamieniłbyś księgę Estery na Judyty? Ludzie muszą ocenić sami. Przejdźmy do kolejnej księgi. Jest nią Bel i Smok lub Bel i Wąż. Składa się z dwóch opowiadań, które wyśmiewają bałwochwalstwo i obrazują niemoc bogów Babilonu. W drugim z nich Daniel prosi króla o zgodę na zabicie węża, któremu jest oddawana cześć. Mówi,
Ty zaś, królu, daj mi upoważnienie, a zabiję węża bez pomocy miecza i pałki. I powiedział król, daję ci je. Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł, zobaczcie, co czciliście. Wówczas Babilończycy rozgniewali się, ponieważ Daniel zniszczył ich dwa bożki. Przekonali króla, aby wrzucił Daniela do jaskini pełnej lwów. Opowiadanie kończy się ukazaniem, jak Bóg chroni Daniela przez 6 dni, które ten spędza w jaskini. 7 dnia król przybywa do jaskini z lwami i zastaje Daniela nietkniętego. Bel i wąż widnieje w księdze Daniela jako rozdział 14 w przekładach katolickich i jako odrębne dzieło w przekładach protestanckich. Bania Luki. Zatem istnieją tak naprawdę dwie wersje historii o Danielu i lwach. W wersji biblijnej Daniel zostaje wrzucony do jaskini lwów, ponieważ prawdziwie czci Boga. Tutaj mamy czary mary hokus pokus. Jeśli jednak ktoś miałby ochotę w to wierzyć, to proszę bardzo. Ale to się nie klei z resztą Biblii. Nie. Zatem dlaczego ktoś chce uznawać te księgi za kanoniczne? Bo wspierają hokus pokus? Nie wiem. Decyzja należy jednak do samego czytelnika czy słuchacza. Naprawdę wierzycie, że wąż pękłby po zjedzeniu placków ze smoły, łoju i włosia? Taki placek to smakowity kąsek. Dlaczego w ogóle miałby to zjeść? Popatrzmy na kolejną księgę. Druga księga machabejska. Zanim jednak do niej przejdziesz, Martinie, dodam, że są to księgi historyczne. Zawsze utrzymywałem, że jeśli ktoś chce odczytywać je jako uzupełnienie, to w porządku, ale to tak, jakby wziąć encyklopedię Britannicę i powiedzieć, że stanowi ona uzupełnienie Biblii. Mogliby dodać nawet i Flawiusza. Tak, i powiedzieć, że ich historia jest bardziej zgodna z prawdą niż ta w Biblii. Jeśli wierzymy, że Biblia jest księgą natchnioną, to zawartość pozostałych ksiąg powinna się rozstrzygać na podstawie Biblii, a nie zawartości Biblii na podstawie innych ksiąg. Jeśli zatem chcemy wykorzystać dodatkowe źródło historyczne, to użyjmy tego, które jest natchnione. Jeśli chcemy zgłębić Stary Testament, to tak jak już wspominaliśmy, sięgnijmy po patriarchów i proroków i proroków i królów. Te książki są obszerne i pozostają w zgodzie z Biblią. Bardzo dobrze wyjaśniają nawet kwestię Henocha. Co ciekawe, wiele osób powie, no dobrze, ale przecież do Henocha nawiązuje Juda, a także wiele innych wersów. Więc odpowiadam. Księga Henocha nie pozostaje w zgodzie z Biblią, dlatego nie można się na tę księgę powoływać. Martinie, przeczytajmy po prostu ten fragment z Biblii. Zróbmy to. Księga Judy, wers 14 mówi. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie. Zatrzymajmy się tutaj. Do czego nawiązuje Henoch? Do bogobojnych, tych, którzy podążali za Bogiem. Zgadza się. 7 potomek po Adamie. Ponieważ mamy jeszcze Henocha, syna Kaina, który był przed tym Adamem. Wyraźnie wykazaliśmy podczas wielu wykładów i możemy dowiedzieć się tego także z Morals and Dogma Alberta Pike'a, że masoneria czerpie swoją wiedzę od Henocha, syna Kaina, ponieważ chronologia, którą on przedstawia, nie może odnosić się do dobrego Henocha, a jedynie do złego, syna Kaina. Religia złego Henocha przyszła prawdopodobnie przez Hama do Nimroda i rozprzestrzeniła się. Zatem lucyferiańska religia masonerii sięga korzeniami do Henocha. A więc bóstwa, które tu mamy, odnoszą się do Kaina i Henocha. Na przykład Marduk to Henoch.
Tu mamy odniesienie do Henocha, siódmego potomka po Adamie. Ten został wzięty do nieba bez oglądania śmierci. Henoch z pewnością prorokował nadejście Pana. Zdecydowanie. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni i grzesznicy. Martinie, czy znajdujemy tu cokolwiek, co stoi w sprzeczności z Pismem? Nie, to wszystko jest zgodne w 100%. Oczywistym jest też, że Henoch, który podążał za Bogiem, nie powiedziałby nic niezgodnego z Pismem. Dlaczego zatem ktokolwiek chciałby prowadzić żywą dyskusję teologiczną na temat Księgi Henocha? Piotr był tym, który poparł Judę, ponieważ nawet wtedy musiał się mierzyć z krytyką. Powtórzył wiele rzeczy, w ogóle nie wspominając Księgi Henocha. O to chodzi. Jeszcze jedno. Księga Henocha stoi w sprzeczności z Biblią, a więc nie może być księgą prawdziwego Henocha. Skończmy na tym. A więc tutaj mamy księgę historyczną. Zobaczmy, jakie dodatkowe ciekawostki mogą znaleźć się w księdze historycznej. Przeczytajmy. Druga księga machabejska nie jest tak historycznie dokładna jak pierwsza księga machabejska. Zawiera kilka błędów chronologicznych, a także wiele sprzeczności oraz pewne elementy fantastyczne i legendowe. Ostatnia część, rozdziały 10-10, 15-39, opisuje udaną kampanię wojskową Judy Machabeusza i pokonanie Nikanora. Jak już wspomniano, wiele elementów ma charakter niehistoryczny. W drugiej księdze machabejskiej swoje poparcie znajdują doktryny Kościoła katolickiego, takie jak czyściec, modlitwy za zmarłych i pośrednictwo uwielbionych świętych. Czy można dostrzec, dlaczego Kościół katolicki chciałby, aby pozostały kanoniczne? Oczywiście. To legitymuje ich doktryny. Doktryna dotycząca czyśćca jest im niezbędna, ponieważ nie uznają odkupienia w Chrystusie. Zaprzeczają przebłaganiu. Dlatego muszą oczyszczać się z własnych grzechów i po to potrzebny im jest czyściec. Ja nie potrzebuję czyśćca, bo mam Chrystusa. O to chodzi. Wiesz, o czym pomyślałem przez te księgi? To tak jak z tym serialem Wybrani. Możemy go obejrzeć, ale nie opiera się on na Biblii, co potwierdza też osoba, która go napisała. To wszystko jest zmyślone, oni wymyślają te historie. Jeśli to nie opiera się na Biblii, odbiera nam równowagę i wprowadza inny sposób myślenia. To bez względu na to, jak wielką robi furorę, ja nie będę zainteresowany. Na to nie ma już czasu. Studiujmy Biblię, ducha proroctwa i przekazujmy ludziom poselstwo trójanielskie. I wyrzućmy te dyrdymały. To niebezpieczne, Martynie, że dopuszczenie zewnętrznych źródeł otwiera drzwi dla fałszywych doktryn, takich jak na przykład czyściec. On jest kluczową doktryną Kościoła katolickiego i stanowi grunt dla całej tej fałszywej pogańskiej religii, bazującej na samodzielnym odkupieniu poprzez własne uczynki. Jeśli pozwalamy na to, to możemy równie dobrze dopuścić: daj się ponieść duchowi. Dokładnie tak. A doktryna daj się ponieść duchowi pozwala na nową definicję miłości, w której miłość oznacza cokolwiek. Jeśli więc kochasz drzewa, to możesz poślubić drzewo, nie wspominając o wszystkich innych podobnego rodzaju perwersjach. Ostatecznie wszystko, co sami nazwiemy miłością, będzie nią. Jednak zostawmy kwestię doktryny. Otwarcie się na fałszywą doktrynę otwiera śluzę kolejnym. Z pewnością.
You know what's interesting is that ciekawe, że jest to napędzane przez Kościół katolicki, a więc napędzane przez Antychrysta. Jeśli się w to uwikłamy, zaczniemy to studiować i staniemy się ekspertami, to możemy skończyć jak Henry Newman, który awansował na kardynała antychrystusowego systemu. Każdy może nim zostać. Pamiętajmy, że katolicyzm to znakomity system, ponieważ uwzględnia dwie grupy ludzi. Jedna to ci, którzy chcą zostać zbawieni poprzez uczynki, a druga chciałaby otrzymać zbawienie w grzechu. Oni są mistrzami we włączaniu obu tych grup. Zatem jeśli spojrzysz na system katolicki i katolickich kardynałów biorących udział w paradach równości, propagujących aborcję, a potem na tę część, która się z tym nie zgadza, to to wywołuje dezorientację. Mamy też skrajnych konserwatystów. Są więc ci, którzy chcą dostąpić zbawienia przez uczynki i ci, którzy chcą go dostąpić w grzechu. Obie grupy są mile widziane. Nic dziwnego, że drzwi są tak szeroko otwarte. Tak, już wiele razy pokazywaliśmy, że system katolicki akceptuje także inne religie. Jak daleko to zajdzie? Zobaczmy, jak rozprzestrzenia się to do kościołów protestanckich. Martinie, przeczytaj nam to i powiedz, o co tutaj chodzi. Wyszedł ciekawy artykuł na temat społeczności kościoła luterańskiego, która wsparła miesiąc dumy, całe to przebudzenie. To nazywa się skrzące credo, tak, które odczytano w kościele. Właściwie nie musimy czytać tego artykułu, możemy obejrzeć materiał. To bardzo interesujący artykuł, film. Szybko obiegły internet. Mówią o kościele luterańskim, którego kaznodziejka odczytała skrzące credo. Teraz musimy się dowiedzieć, czym ono jest. Przeczytajmy drugi akapit. Skrzące credo to przekształcona wersja składu apostolskiego, zmieniona tak, aby uwzględnić społeczność LGBTQ+. Do incydentu doszło w niedzielę 25 czerwca przy współudziale pastorki Anny Helgen, prowadzącej zgromadzenie. Wygłosiła ona, że Bóg jest niebinarny, Jezus Chrystus miał dwóch ojców, a miłość to miłość. Wzywając do inkluzji i różnorodności, dodała: wierzę w Kościół świętych życia codziennego, tak licznych, twórczych i wytrzymałych, jak łaty na kołdrach chorych na AIDS, których stopy osadzone są w błocie, a oczy zwrócone w zdumieniu ku gwiazdom. Nasz Kościół, Martinie, konsekwentnie od samego początku sprzeciwia się credo, ponieważ credo z góry narzuca zbiór zasad i interpretacji tego, w co wierzymy, jeśli chodzi o Biblię. To wyklucza udział Ducha Świętego w podpowiadaniu nam, o czym tak naprawdę dane słowo mówi. A więc zamiast credo mamy Biblię. To ona jest naszym credo. Podążając tamtą drogą, spotyka się moment, że wszystko przechodzi. Bożki, wszystko co chcemy. Ponieważ jest to zależne już tylko od nas. I można to nazwać skrzące credo. Niebezpieczne jest to, że nawet jeśli ktoś zaczyna obierać w kościele oficjalne stanowisko, sprawy mogą zboczyć na niewłaściwy tor. W stronę świeckiego sposobu myślenia. Tak, Biblia na bok. Zwłaszcza w kwestiach dotyczących zdrowia czy czegokolwiek. To, co powie rząd, może stać się wzorcem dla kościoła, dla prawa kościelnego. Tak. A prawo kościelne może nie być zgodne z Biblią. Właśnie. Zatem nie mamy credo, jedynie Biblię. Przejdźmy więc do filmiku i tego, co powiedziała. Zapraszam do wzrastania ciałem i duchem. Wyznajmy naszą wiarę słowami skrzącego credo. Wierzę w niebinarnego Boga, którego zaimki są w liczbie mnogiej. Wierzę w Jezusa Chrystusa, ich dziecko, które nosiło bajeczną tunikę, miało dwóch ojców i widziało w każdym własne Boże rodzeństwo.
Wierzę w ducha tęczowego, który burzy wizję nas jako jednolitego białego światła i załamuje je, tworząc wspaniałą tęczową różnorodność. Wierzę w Kościół świętych życia codziennego, tak licznych, twórczych i wytrzymałych, jak łaty na kołdrach chorych na AIDS, których stopy osadzone są w błocie, a oczy zwrócone w podziwie ku gwiazdom. Wierzę w nawoływanie do każdego, że miłość to miłość. Umiłowany, pozwól nam zatem miłować. Wierzę, chwalebny Boże, pomóż mej niewierze. Amen. Martynie, czy teraz musimy na nowo określić Jezusa? Oni zdecydowanie to zrobili. Zrobili to. Kto powinien określać Jezusa? Biblia. Tak? Sam Bóg. Tak. Ostatnio słuchałem pewnego kaznodziei. Naprawdę mnie ucieszył i rozbawił. Powiedział, chcesz wiedzieć, co mówi Bóg? Czytaj Biblię. Chcesz słyszeć, co mówi Bóg? Czytaj na głos. Prawda? Dobre. Tak powinno być. I nic więcej. To prawda. A więc to nam pokazuje jedynie to, co zawsze mówisz. To zmierza od śmieszności do totalnej głupoty. To dobrze, że społeczeństwo zupełnie wariuje. Dzięki temu wiemy, gdzie jesteśmy w strumieniu czasu. Zobaczmy inny materiał. Do czego posuwa się świat? Porozmawiajmy o Miss Holandii. Transpłciowa kandydatka konkursu Miss Holandii, Ricky Valerie Collet, została w weekend zwyciężczynią. Zdobyła tytuł. Zatem biologiczny mężczyzna został Miss Holandii i weźmie udział w konkursie Miss Świata. Co o tym myślisz, Michaela? Mam nadzieję, że zwycięży. Żartuję. Nie wiem nawet, jak powinnam na to zareagować, bo kobiety walczyły tak długo, by osiągnąć to, co mamy dziś. Oglądałam dziś zdjęcie uczestniczki bostońskiego maratonu z 1967, którą mężczyźni zepchnęli z toru, bo kobiety nie mogły brać udziału w zawodach. Tak to się zaczęło i dotarliśmy aż tutaj. Mężczyźni konkurują w naszych dyscyplinach. Nie wiem, jak feminizm mógł zatoczyć koło. To bardzo zadziwiające. Megan Rapinoe, jedna z największych gwiazd sportu w Ameryce, ogłosiła wczoraj swoją emeryturę. To dogodny moment, bo dzięki temu nie będzie jej to dotyczyło. Powiedziała, że ucieszyłoby ją, gdyby trans sportowczynie zaczęły dołączać do amerykańskich drużyn żeńskich. Świetnie, tylko co jeśli drużyny żeńskie reprezentacji Ameryki składałyby się z 11 biologicznych mężczyzn? Tak nie może być. To ciekawe, na co on zwrócił uwagę na końcu. Co jeśli wszystkie kobiety w drużynie byłyby biologicznymi mężczyznami? Zmieńmy wszystkie drużyny futbolowe tak, żeby wszyscy mężczyźni byli biologicznymi kobietami. To dopiero byłoby ciekawe. Czym jest diabeł? Martinie? Mistrzem odwracania. Czego nienawidzi? Wszystkiego, co ustanowił Bóg. A dwóch instytucji nienawidzi w szczególności. Obie zostały pobłogosławione w Edenie. To małżeństwo i szabat. Obie zaatakuje, choćby się waliło i paliło. Robi kawał dobrej roboty. O tak. Ale prawdziwym pośmiewiskiem są ludzie, którzy za tym idą. To tylko pokazuje, jak bardzo potrafią być łatwowierni. Zgadza się. Jeśli chodzi o szabat, Martynie, to stanowi on następny i ostatni punkt ataku, ponieważ celuje w autorytet Boga. Dokładnie. A książę... O, przepraszam. Król Karol... Jest aktywistą klimatycznym i wierzy we wszystko to, w co wierzy Al Gore, w to, w co nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy, ale zostawmy to. Mają też kumpla, gwiazdę klimatyczną USA, Johna Kerry'ego. Tak, i gwiazdę główną, szefa gwiazd, papieża. Dokładnie. Zobaczmy, co zamierzają zrobić w sprawie tego problemu klimatycznego, bo muszą coś z tym zrobić teraz. Wszędzie to widzimy, to szaleństwo klimatyczne. I czytamy o falach upałów.
Kilka dni temu przeczytałem, że smoła na drogach topi się z powodu okropnych upałów. Kiedy byłem dzieckiem, Martinie, w Kapsztadzie, bawiliśmy się smołą, która topiła się na drogach w upalne dni. Robią tyle szumu wokół spraw, które mają na tej ziemi miejsce od zawsze. Zgadza się. Zobaczmy więc, o co tu chodzi. Dziś po południu w trakcie szczytu w Londynie król Karol pomógł włączyć zegar klimatyczny, co uruchomiło 150 podobnych zegarów w głównych miastach UK. Odliczają wstecznie do roku 2030, który jest szacowanym terminem na ograniczenie zmian klimatycznych do 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zauważmy, że używają mechanizmu zegara tarczowego. Jest jak kompas, prawie jak zegar astronomiczny. Miejcie to na uwadze, patrząc na to, co się dziś zaczyna. Hitler popełnił błędy, naprawię je wszystkie za pomocą tego. Hitler popełnił błędy, które naprawię za pomocą tej tarczy przeznaczenia. To ciekawe stwierdzenie, mając na uwadze to, czego jesteśmy dziś świadkami. Zastanawia mnie, do których błędów Hitlera się to odnosi. Cały ten zwiastun rozpoczyna się bardzo znaną piosenką o tytule Sympatia dla Diabła. Idę na emeryturę. A więc uruchamiają ów tarczowy zegar sądnego dnia, dokładnie w ten sam dzień, w którym wychodzi artefakt przeznaczenia. W zwiastunie natomiast słyszymy oczywiście sympatię dla diabła. Martinie, już od dawna mówimy, że to lucyferiański scenariusz, a twórcami, przywódcami i działaczami scenariusza są jezuici. Tak. Czy im się to podoba, czy nie? I kropka. To jezuici, ponieważ oni nienawidzą Biblii, tej jadowitej żmii. To są ci z Teatru Jezuickiego. Puszczają stary film? W przeszłości korona ofiarowano Rzymowi. Zgadza się. Zatem to tylko dzięki łaskowości Rzymu korona znajduje się na pięknej główce króla Karola. Tak. Do tego służy smokowi, który jest symbolem Rzymu. Mamy takie ciekawe kwestie. Do tego dochodzą ich mistrzowie spod znaku trupiej czaszki. Wszyscy ci lalkarze i ich marionetki. To jedna wielka drużyna, która prowadzi do jednego. Lockdownów i odpoczynku dla klimatu, czyli niedzieli. Właśnie to nadchodzi. Popatrzmy więc, co ma do powiedzenia Fox News na temat Johna Kerry'ego. To ciekawe, że nazywają go carem klimatycznym. Czyją śpiewkę on powtarza? Watykanu. Właśnie te popiera Watykan. Jest ich pionkiem. Do tego jest naprawdę niezły. Pamiętasz ten materiał? Pokazaliśmy go już kilka razy, w którym powiedział, że papież jest moralnym przywódcą całego świata. Oczywiście, niech ci z trupiej czaszki rzucą kości. Popatrzmy. John Kerry obrał nowy cel klimatyczny, rolniku. Ashley, ja wiem, o co tu chodzi, ale może wytłumaczyłbyś to naszym widzom? Spróbuję. Nasz nieustraszony car klimatyczny, który tak w ogóle krąży po świecie swoim prywatnym odrzutowcem, obrał sobie za cel rolników, ponieważ, jak twierdzi, zanieczyszczają środowisko. Pan Kerry twierdzi, że rolnictwo generuje 33% emisji gazów cieplarnianych, a zwalczanie zmian klimatycznych nie może obejść się bez walki z działaniami rolników. Na ten moment Kerry odmawia używania nazwy zmiany klimatyczne. Mówi o kryzysie klimatycznym. Twierdzi, że zgodnie z przewidywaniami do roku 2050 emisje z samego systemu żywnościowego zwiększą efekt cieplarniany o 0,5 stopnia. Były sekretarz stanu deklaruje, że nasze życie leży w rękach światowych liderów i naukowców opracowujących narzędzia niezbędne do obniżenia emisji rolniczych. Tu chodzi o krowy.
Dziś przedyskutujemy wasz udział, farmerzy, w zielonej transformacji. Wasza rola jest bardzo oczywista. Musicie zniknąć. Dlaczego? Bo stoicie na drodze nowej, szalonej ideologii, zakładającej całkowitą kontrolę populacji Unii Europejskiej. Przez nią już w niedalekiej przyszłości jedynym pożywieniem będzie to wytworzone sztucznie, uzupełnione o sprowadzone ze wschodu owady. Tylko bogaci będą w stanie kupować i jeść normalne, organiczne pożywienie. Wojna przeciwko rolnikom rozpoczęła się w Holandii. To tam chcą odbierać rolnikom ziemię na podstawie ustaw prawnych i przekazywać ją sektorowi budowlanemu, bo rolnictwo jest rzekomo groźne dla kraju i populacji. Oni się nie poddadzą i tak samo nie poddadzą się rolnicy w Chorwacji i innych krajach Unii Europejskiej. Marcinie, rolnictwo musi odejść. Oni walczą z Biblią, bo Biblia mówi siew i żniwo nie ustaną. Co ciekawe, duch proroctwa także mówi nam, aby zabezpieczyć sobie kawałek ziemi, aby móc hodować własne produkty. Jak wygląda sytuacja rolników w RPA? Chcą się ich pozbyć. Zatem diabeł znacznie utrudnia podjęcie działań, o których mówi Biblia i duch proroctwa. Zgadza się. Zatem to jest część planu kupna i sprzedaży, całkowitej kontroli. On to mówi. Chodzi o władzę. Biorą się także za sprzęt. Słyszeliśmy, co Biden powiedział, że chce wzmocnić działania w tym zakresie. Zatem kuchenki gazowe i wszystkie tego typu rzeczy zostaną wyrzucone, bo przyczyniają się do tego, że smoła topi się w upalny letni dzień, tak jak to ma miejsce od setek lat. Ale nie brnijmy w to. Marcinie, przyjrzyjmy się tym niedorzecznym rzeczom, które oni robią, ale zawsze pamiętajmy, że patrzymy na nie z biblijnej perspektywy. Niezależnie od tego, jak niedorzecznie to wygląda, jak bardzo to może nas przejmować, jak bardzo to może nas złościć, to wszystko jest częścią proroctwa naszej przyszłości. Zatem przyjmijmy to. Nie w takim sensie, że mamy to wspierać, ale w takim, że ostrzegamy ludzkość przed tym, do czego świat zmierza. Tak, wspomniałeś, że oni chcą zrezygnować z gazu. W tym momencie sytuacja w Londynie też jest bardzo poważna. Żadnego drewna opałowego, żadnych kuchenek gazowych, ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Interesująco będzie obserwować to, jak zamierzają oni to wprowadzić w Afryce i powiedzieć ludziom, że nie mogą już palić drewnem. Odbiorą tym samym kontynentowi ostatnią deskę ratunku. To będzie ciekawe. Zgadza się. Zobaczmy, co się wydarzy. W końcu sprawili, że ludzie nosili maski nawet na pustkowiu, co było całkowicie bezcelowe i niedorzeczne. Zobaczmy, ile osób na to przestanie. Tak, mamy tu wypowiedź Nigela Farage'a, który powie nam na temat tego wszystkiego trochę więcej. Pojawią się lockdowny klimatyczne, a lockdowny klimatyczne mogą prowadzić do prawa niedzielnego. Obejrzyjmy. Czy w perspektywie są lockdowny klimatyczne? Zdaniem Nigela Farage'a odpowiedź brzmi tak. W ten wtorek burmistrz Khan powiedział, że jakość powietrza w Londynie będzie zła. A to przecież dlatego, że lato nadeszło na naszej małej wysepce. Powiedział, nie korzystajcie z samochodu, chyba że to absolutnie konieczne. Nie trzymajcie samochodu w nabiegu jałowym, nie spalajcie drewna i tak dalej. Gdybym powiedział wam 4 lata temu, że będziemy pozamykani z powodu wirusa na kształt grypy pochodzącego z Chin, to nie uwierzylibyście mi. Ale mówię wam tu i teraz, że z powodu zmian klimatu, z powodu zanieczyszczenia, z pewnością nadejdzie w Londynie taki moment, że burmistrz powie, nie korzystajcie w ogóle z samochodów, jakość powietrza jest tak zła, że musicie zostać w domu.
Tu nie chodzi o zanieczyszczenie ani zmiany klimatu, tylko o władzę nad naszym życiem. Zamieniamy się w Chiny. Nie myślcie, że to do was nie przyjdzie, bo na pewno przyjdzie. To jest to samo sianie paniki i histerii, którego użyli, aby zastraszyć ludzi i sprawić, że będą cisi i posłuszni podczas pandemii. Strach równa się kontrola, a kontrola równa się władza. Nikt nie powinien w to wierzyć. To, jak wykorzystano strach podczas lockdownu, było niesamowite. Miliony starszych osób zamknęło się w domach, z dala od swoich dzieci, wnuków, sąsiadów, przyjaciół, bo kampanie rządowe mówiły im, że jeśli przestąpią przez próg, to umrą. Zrobili tak przez COVID. Zrobią tak też przez klimat i zanieczyszczenie. To, co mnie martwi, to to, jak niewielu tak zwanych konserwatywnych polityków i komentatorów jest gotowych się temu sprzeciwić. To mnie martwi najbardziej. To jest fascynujące, że ludzie, którzy rodzą się wolni, są tak skłonni oddać swoją wolność, przyjmować szalone rozkazy. Prędkość 30 km na godzinę? Może chcą jeździć na małych skuterkach? Więcej ludzi musi się temu sprzeciwić. On ma rację. Partie muszą postawić się tym szalonym ekologom. Ci konserwatyści, którzy się im nie sprzeciwią, są częścią elit. To dlatego. Zasady ich nie dotyczą. To jeden wielki klub. Słyszeliśmy wiele strasznych historii o nowej pandemii, która ma być jeszcze gorsza i inne tego typu sprawy. Można o tym przeczytać. Ale nigdzie nie przeczytamy o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia, przed czym ostrzegałem wiele razy w tym programie, desperacko chce stworzyć jakiś traktat o globalnych pandemiach, dzięki któremu owa organizacja mogłaby mówić poszczególnym państwom członkowskim, że państwo takie i takie, albo naród taki i taki jest w stanie pandemii. I musi być poddane lockdownowi, nawet jeśli dane państwo by temu zaprzeczyło. To może być do tego stopnia poważne. Prowadzone są dyskusje odnośnie do tego, czy taki jest plan. Jest tyle spraw, wobec których musimy być czujni, ale ci, którzy są czujni, są nazywani fanami teorii spiskowych, wariatami itd. Fundamentalną ideą stojącą za tym wszystkim jest to, że wolność jest problemem. I w tym tkwi niebezpieczeństwo, z którym się mierzymy. Czy to pandemia, czy kryzys klimatyczny, jeśli tak to chcemy nazywać. Niezależnie od problemu, ludzka wolność jest tym, co denerwuje regulatorów. I będziemy to obserwować. Widzieliśmy w tym tygodniu, jak Rada Klimatyczna stwierdziła, że aby walczyć ze zmianami klimatu, musimy nie tylko zamienić samochody na elektryczne, ale też pozbyć się połowy z nich i jeździć samochodem o połowę rzadziej. Musimy jeździć tylko zgodnie z rozkładem transportu publicznego. Widzimy to na kolejnym i kolejnym poziomie. Na to ludzie muszą być wyczuleni. To nie wolność jest problemem, tylko ludzie, którzy chcą nam ją odebrać. Żyjemy obecnie w świecie, w którym podział nie przebiega między lewicą a prawicą, ale między autorytaryzmem a wolnością, tak jak mówi James. Albo między zbiorowością, tym słynnym dobrem ogółu, a wolnością jednostki do dokonywania własnych wyborów. To, co działo się podczas pandemii, sprawia, że musimy mieć komisję królewską, jak mówiła Rita, żeby dowiedzieć się, co faktycznie się wtedy stało z naszą wolnością, jakim kosztem nam ją odebrano. Z wielką nadzieją ogłaszam, że COVID-19 nie jest już przyczyną globalnego stanu zagrożenia zdrowia. Jednak to nie oznacza, że już w ogóle nam nie zagraża. W zeszłym tygodniu ktoś umierał na COVID co 3 minuty. A to tyczy się tylko tych przypadków, o których wiemy. W tej chwili tysiące ludzi na całym świecie walczy o życie na OIOM-ie. A organizmy milionów osób są osłabione po przejściu tej choroby. Ten wirus z nami zostanie. Martinie, uprośćmy pewną kwestię. Oni wszyscy szukają wroga. Wrogiem jest jakaś niesprecyzowana siła, która chce odebrać nam wolność.
Jedyną organizacją, która naprawdę chce odebrać nam wolność i odzyskać swoją oryginalną władzę, jest zwierzę z objawienia. Ludzie powinni się doedukować i przyjrzeć się najbardziej wpływowym ludziom w rządach, w jakiejkolwiek sferze, bo to tyczy się ich wszystkich. Sportu. Tak, musimy porozmawiać o sporcie. Sportu, zdrowia. Karteli bankowych, dużego biznesu, rządu ONZ-u. Kto jest najbardziej wpływowy? Przyjrzyjmy się. Jakiego są pochodzenia? Odkryjemy, że należą albo do zakonu maltańskiego, albo do Opus Dei, albo są jezuitami, lub są wynagradzani przez jezuitów. Weźmy na przykład Fauciego. Czyż nie zrobili z niego właśnie wspaniałego profesora na Uniwersytecie Georgetown za cudownie wykonaną pracę, mimo że wszyscy mówią, że to, co zrobił, było zupełnie niedorzeczne, ale się to wynagradza. I kto to wynagradza? Dokładnie. Jeśli jest się w zakonie maltańskim, to jest zakon rycerski, militarny. Trzeba przyjmować rozkazy. Mówiliśmy już o tym. Kto wydaje rozkazy? Generał. Gdzie jest generał zakonu maltańskiego? Komu oni ślubują posłuszeństwo? Ślubują posłuszeństwo wobec papieża, ale przyjmują rozkazy od generała. Tak się składa, że znamy czarną księgę. Przyjrzyjmy się królom świata, włączając w to króla Karola. Czy on nie nosi krzyża maltańskiego? Tak. Zatem jest powiązany z zakonem maltańskim. A zakon maltański to zakon militarny, który podlega papieżowi. To samo tyczy się orderu łaźni. Któregokolwiek z nich. Oni mogą nosić swoje podwiązki, mogą robić co tylko chcą, rozmawiać o czym chcą, siedzieć na tych swoich spotkaniach, czy to grupa Bilderberg, czy ktokolwiek inny. To wszystko sprowadza się do jednego. Kto założył grupę Bilderberg? Czy to nie był Józef Rettinger, jezuita? Zatem wszystkim stoją hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego. Jeśli ludzie tego nie widzą, to są ślepi. Tak, jak już mówiłeś, oni rządzili przez 1260 lat, rządzili całym światem i chcą znów to robić. I co muszą zrobić, żeby to osiągnąć? Wymusić na nas posłuszeństwo, przyjęcie ich znamienia, przyjęcie ich doktryny. Trzeba myśleć i prowadzić rozważania jak oni. Ja się temu sprzeciwiam i nie przyjmę ich znamienia. Pewnie. Ale oni są zdeterminowani, by tak postępować. Biblia mówi, że będą kontrolować banki. Nie będziemy mogli kupować ani sprzedawać. Będą kontrolować wszystko, co robimy. Następna kwestia to, czy oni mogą dostać się do naszych kont bankowych i zrobić z nimi, co zechcą? Tak. Popatrz na niektórych z tych prezenterów telewizyjnych. Widać, że dostrzegają, że coś jest nie tak. Ale nie wiedzą do końca co. Tak jak mówiłeś, oni patrzą na pionka w grze, na ludzi z domu i myślą, że to elita. Ale ta elita podlega systemowi. Mamy tu artykuł o tym Nigelu Farage'u i o tym, że jego bank zamknął mu konto. Dokładnie, bo wypowiedział się w publicznej telewizji. Martinie, czy twoje konto bankowe jest bezpieczne? Nie, to niemożliwe. Przeczytajmy to. Przerażające wzmożenie debankingu. W zeszłym tygodniu były lider partii Brexit, Nigel Farage, oznajmił, że jego ponad 40-letnie konto w banku Couch zamknięto wbrew jego woli bez wyjaśnienia. Spekulował, że przyczyny mogły być polityczne. Być może Couch, prestiżowy prywatny bank dla bogatych, sprzeciwił się wsparciu Farage'a dla Brexitu. Farage powiedział także, że 9
5 innych banków również odmówiło świadczenia mu usług. Wydaje się, że może to być przypadek praktyki zwanej debankingiem, czyli odmawiania usług bankowych klientom z powodu ich poglądów. Zatrzymajmy się tutaj. Czy Biblia zapowiedziała, że to się wydarzy? Dokładnie tak. Czy oni mogą to robić? Już to robią. Kto gra tym bankom do tańca? Słuchają Watykanu. Tańczą jak Watykan zagra, bo to on ma tam władzę. Watykan popiera też aktywizm klimatyczny. Wszystko się składa. Kto się mu sprzeciwia, ten ma kłopoty. Czytaj dalej. Na chwilę obecną nie wiemy dokładnie, czemu konto Farage'a zostało zamknięte. Wiemy jednak, że nie jest on jedyną osobą, która twierdzi, że padła ofiarą debankingu. W przeciągu ostatniego tygodnia upubliczniono rozliczne przypadki osób, którym odmówiono usług finansowych, potencjalnie z powodu ich poglądów politycznych. Tyczy się to aktywistów, grup rodzicielskich czy nawet osób bez żadnego zaplecza politycznego. Naszym celem zawsze jest pokazanie, że zbliżamy się do wypełnienia się przepowiedni i chciałbym, żeby więcej osób zdało sobie sprawę z tego, gdzie się znajdujemy w strumieniu czasu. To poważna sprawa, bardzo poważna. To nie może trwać dalej. Mam nadzieję, że to się skończy, bo nie mogę znieść tej głupoty. Ludzie są tacy naiwni i dają się ponieść tej powodzi kłamstw. Tak, to powódź kłamstw. A kto był ojcem kłamstwa? Szatan. A Biblia mówi, że prawda potyka się na rynku. To prawda. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia burmistrz Nowego Jorku. To ważna chwila. Będziemy wspominać to, co robimy w Nowym Jorku i w Londynie i jaki to ma wpływ na to, jak myślimy. Dla wielu ten moment będzie też zapewne niekomfortowy. Łatwo jest mówić o emisjach, które pochodzą od naszych pojazdów i o tym, jak one wpływają na nasz ślad węglowy. Łatwo jest mówić o emisjach pochodzących z budynków i o tym, jak one wpływają na środowisko. Ale teraz musimy porozmawiać o wołowinie. I nie wiem, czy ludzie są gotowi na tę rozmowę. Ale nie możemy sobie pozwolić na hipokryzję i wprowadzać lokalne prawa, które ograniczają emisję z paliw kopalnych, nie rozmawiając o tym, jaką rolę gra w tym wszystkim jedzenie. Dziś mówimy Nowojorczykom i całemu światu, że ono wpływa na naszą planetę. Zawsze mówię, że mamy dwie matki. Jedna wydaje nas na świat, druga utrzymuje nas przy życiu i niszczymy tę drugą przez jedzenie, które spożywamy. Prowadzimy świat i dążymy do tego, by pokonać zmiany klimatu. Jeśli mamy osiągnąć ten cel, musimy to zrobić poprzez szczerość. Nie możemy ignorować trzeciej, najistotniejszej przyczyny zmian klimatu. Kiedy porównujemy liczby dotyczące jedzenia i dotyczące transportu, to są one bardzo podobne, prawie identyczne. Nie możemy więc mówić o samochodach, o budynkach, jeśli nie mówimy o jedzeniu, które również przyczynia się do kryzysu. Dziś mówimy do Nowojorczyków, którzy poważnie podchodzą do obowiązku oczyszczania naszego środowiska. Mamy nową misję, która musi uwzględniać jedzenie. Czy to pozostaje w zgodzie z biblijną przepowiednią? Tak, wszystko się zgadza. Wszystko trafia na swoje miejsce już od paru lat. Swoją drogą, nie mam dwóch matek. Miałem jedną, jedyną matkę. Czy to nie jest szalone? Istnieją ludzie, którzy mówią, że Jezus miał dwóch ojców. Teraz słyszymy, że mamy drugą matkę. Ja mam dwóch ojców. Ojca w niebie i ojca na ziemi. A jeśli chodzi o dwie matki, to nie ma takiej opcji. Niektóre z tych rzeczy są omawiane na spotkaniach uczęszczanych przez niewielu, o których nikt nie słyszy. Ale najbardziej wpływowe osoby podejmują decyzje. Ta kongresmenka wybrała się na jedno z takich spotkań i ma zdać z niego sprawozdanie.
jest zaniepokojona tym, co się na nim wydarzyło. Żadne z mediów o tym nie wspomniało. To prawda, słyszeliśmy już wcześniej w tym programie Sky News Australia o traktacie Światowej Organizacji Zdrowia. Wspominaliśmy o nim, ale posłuchajmy, co miałoby się w nim faktycznie znaleźć. Panie kongresmen, proszę opowiedzieć nam o Pani doświadczeniach z Genewy, gdzie była Pani członkinią widowni podczas spotkania dotyczącego Światowej Organizacji Zdrowia. To ma ogromne konsekwencje dla każdej osoby żyjącej na tym świecie, bo według ich planu każda osoba na świecie miałaby podlegać kontroli Światowej Organizacji Zdrowia. Już w ten poniedziałek, tylko tydzień po zakończeniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, do mediów trafiła prawdziwa sensacja. List do prasy głoszący, że Unia Europejska stworzyła już globalny paszport cyfrowy, który miałby regulować zdolność ludzi do korzystania z transportu. Miałby on też regulować kwestie zdrowotne. Ten paszport cyfrowy jest w zasadzie kodem QR na Twoim telefonie. W razie wdrożenia go, każdy musiałby postępować zgodnie z zarządzeniami WHO, aby podróżować, aby się przemieszczać. To zostało ogłoszone w poniedziałek. Nie czekali na przegłosowanie poprawek czy globalnego traktatu. Ogłosili, że Światowa Organizacja Zdrowia wdroży to, co wymyślono w Europie. Już samo to zaangażuje 80 ze wszystkich 190 krajów. Pytanie brzmi, kiedy USA wdroży ten system? Tak wymusza się istnienie rządu globalnego poprzez globalny paszport cyfrowy. To jest rzeczywistość. W poniedziałek ogłoszono, że WHO przejmie europejski paszport cyfrowy. Stwierdzono także, że to pierwszy element składowy. Następne będą waluta cyfrowa, cyfrowe karty pacjenta. Całe nasze życie będzie zawarte w tym kodzie QR. Powiedzieli, że data wdrożenia to czerwiec 2023 roku. Innymi słowy, teraz. Ten globalny paszport cyfrowy zaczyna działać. Za rok nasze życie będzie zupełnie inne, chyba że zdarzy się cud albo Pan zainterweniuje. W ciągu niecałego roku ten paszport cyfrowy zostanie wymuszony i używany przez wszystkich na świecie. Taki jest plan. Już go stworzono. Chodzi tylko o to, by wszystkich przekonać. Jak popatrzymy na 307 propozycji poprawek do międzynarodowych przepisów zdrowotnych i globalnego traktatu antypandemicznego, to oba te dokumenty narzucają posłuszeństwo państwom członkowskim. Te poprawki dotyczą tego, jak to posłuszeństwo ma być egzekwowane, ale też komitetów, które mają powstrzymać ludzi od mówienia o tym. To naprawdę szokujące, że media mainstreamowe o tym nie mówią, media kablowe też nie. Media społecznościowe też o tym nie mówią, a jednak dzięki mediom alternatywnym, takim jak wy, ponad połowa ludzi nie ufa systemowi i dowiaduje się o takich sprawach. Tylko dzięki mediom alternatywnym. Dlatego poprawki do przepisów zdrowotnych i traktat antypandemiczny zakładają likwidację alternatywnych mediów. Każdy musi działać w zgodzie z przekazem rządu globalnego. Te ograniczenia w wolności słowa wejdą w życie w ciągu roku, więc korzystajmy z niej, póki możemy. Martin, korzystajmy z wolności słowa, póki możemy, Martinie. A ramy czasowe? Mamy mnóstwo czasu, prawda? Koniec tuż, tuż. Zatem jeśli nie mamy czasu, to czy nie powinniśmy podwoić czy potroić wysiłków, aby rozpowszechniać nasz przekaz? Z pewnością. Myślę, że nie zostało dużo czasu na publiczną ewangelizację. Nie, zwłaszcza biorąc pod uwagę media. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek platformy, które mogłyby głosić ten przekaz, miały przetrwać. All right. In the Middle Ages. Czy
Czy Kościół rzymskokatolicki tolerował odstępstwa? Nie, ani trochę. Kto interweniował? Inkwizycja. Zatem nie było żadnych odstępstw od ich zasad. Czy oni kontrolowali każdy aspekt? Każdy życiowy aspekt. Zatem z zasady mają obsesję kontroli. Martinie, ten system to fałszywy system. To system, który podrabia prawdziwe rządy Boga. Różnica polega na tym, że rządy Boga opierają się na agape. Agape to miłość bezinteresowna. Ich opiera się na ich liderze, który od początku był kłamcą i mordercą. Jest uosobieniem samolubności. Oba systemy sprawują kontrolę. Oba systemy wymagają posłuszeństwa. Bóg wymaga absolutnego posłuszeństwa i mówi, jeśli nie będziesz przestrzegał mojego prawa, umrzesz. Ale podstawą wymogu posłuszeństwa jest miłość. Ten drugi system też wymaga posłuszeństwa. Czy system Boga ma prawe ramię? Tak. Ma przekaz dotyczący zdrowia? Tak. Czy ten drugi ma przekaz dotyczący zdrowia? Tak. Czy Bóg kiedykolwiek nas do czegoś zmusza? Nie. Czy drugi system nas do czegoś zmusza? Tak. Czy system Boga jest słuszny? Tak. Bo Bóg wie, co robi. To On go wprowadził i wymyślił. Robi to dla naszego dobra. Zwierzę chce absolutnej kontroli, chce czci. Jeśli nie może zmienić naszych serc, abyśmy je czcili, to zmieni nasze zachowania tak, żebyśmy je czcili. I kiedy sprawi, że będziemy mu posłuszni, nawet wbrew naszym sercom, to nie ma znaczenia, bo temu, komu jesteśmy posłuszni, tak naprawdę służymy. To znaczy, że je czcimy. Wybraliśmy sobie bałwana. To, że Bóg zna nasze serca, nie ma tu znaczenia. To nas nie oczyszcza, jeśli nie przynosimy owoców. Musimy przynosić owoce. Martinie, świat jest w ostatecznym stadium konfliktu między dwiema ideologiami. I system zaczyna mocno wszystkich obłapiać. Czy ludzie zostali ostrzeżeni? Tak. Czy Bóg upewnił się, że ludzie usłyszą ostrzeżenie? Tak. A co z tym doktorem Martinem? Czy on po prostu opowiedział o tym, co się dzieje? Już 10 lat temu ich ostrzegał, nawet w parlamentach i przestrzeniach publicznych. To ciekawe, że siedzę dziś w tym miejscu, biorąc pod uwagę, że ponad 10 lat temu siedziałem na tym samym krześle w Parlamencie Europejskim. Ostrzegałem wtedy świat przed tym, co miało nadejść. Ostrzegałem te instytucje i ludzi z całego świata, że wykorzystywanie natury przeciwko ludziom będzie miało straszne konsekwencje. Niestety siedzę tutaj dziś i ciśnie mi się na usta zdanie, którego nie lubię wypowiadać. A nie mówiłem? W 1990 roku odkryto, że jest problem ze szczepionkami. One nie działały. Od 1990 do 2018 każda publikacja podawała, że szczepionki nie są skuteczne. Koronawirus za szybko się modyfikuje i mutuje, żeby szczepionki działały. Od 1990 do 2018 tak podają publikacje naukowe, panie i panowie. Tak podaje nauka, a nie badania opłacone przez koncerny farmaceutyczne. To są publikacje oparte na niezależnych badaniach naukowych, które jednogłośnie podają, uwzględniając badania HIMER podjęte przez Ralpha Barry
Lake'a z Uniwersytetu Stanu Karolina Północna, że szczepionki nie działają na koronawirusa. W 2002 Uniwersytet Stanu Karolina Północna odkrył, cytuję, zakaźnego z ułomną replikacją koronawirusa. Zakaźny z ułomną replikacją oznacza, że to była broń. Coś, co było ukierunkowane na jednostkę, ale nie miało rykoszetem zadziałać na inne jednostki. To oznacza zakaźny z ułomną replikacją. Ten patent wydano w 2002 w wyniku prac fundowanych przez Anthony'ego Fauciego od 1999 roku do 2002. I to odkrycie opatentowane na Uniwersytecie Stanu Karolina Północna, co ciekawe, nastąpiło rok przed pojawieniem się pierwszego wirusa SARS. Dave, czy ty sugerujesz, że pierwsza wersja wirusa SARS nie pochodziła z targów w Wuhan? Czy sugerujesz, że mogła pochodzić z laboratorium na Uniwersytecie Stanu Karolina Północna? Nie, nie sugeruję tego. Mówię wam, że takie są fakty. Stworzyliśmy wirusa SARS. On nie jest zjawiskiem naturalnie występującym. Naturalnie występującym zjawiskiem jest przeziębienie, grypa, grypa żołądkowa. To są naturalnie występujące koronawirusy. SARS to wynik badań prowadzonych przez ludzi, którzy wykorzystali model, aby zaatakować innych ludzi. Opatentowali to w roku 2002. Martinie, nie nam oceniać, czy ten doktor Martin jest wiarygodny. Zwraca uwagę na pewne interesujące kwestie. To jest oparte na faktach. To, że on wypowiada się na tak wysokich szczeblach, podpowiada mi, że może to być powód, dla którego mu na to pozwalają. Poza tym ten doktor nosi interesujące pierścionki. Niemniej jednak te informacje upubliczniono. Co one czynią? Zasiewają strach przed tym, że ktoś chce zniszczyć ludzkość. I musimy się chronić przed tym kimś. Ale ten ktoś to nigdy nie jest prawdziwe źródło problemu. Im nie przeszkadzają wrogowie. Czy on popiera Fauciego? Czy mu się sprzeciwia? Zdecydowanie sprzeciwia. Zdecydowanie, prawda? To heglowska dialektyka. Przedstawia się dwie historie. Czy ludzie uwierzą w jedną czy w drugą, często zależy od ich osobistych sytuacji. Martinie, to dla mnie bardzo interesujące, że dr Martin może przemawiać na tych wszystkich znamienitych forach. To, czy kupuje jego narrację, czy jej nie kupuje, nie ma znaczenia. Fakty są takie, że on podnosi różne ważne kwestie, ale też zasiewa w ludziach podejrzliwość i strach przed tym, że ktoś chce ich zabić. Tak. I ten ktoś jest niezidentyfikowany. Ale jest jakiś wróg, który chce nas zabić. Czy on popiera doktora Fauciego, czy mu się sprzeciwia? Zupełnie mu się sprzeciwia. Tak. Ale z drugiej strony dr Fauci jest bardzo poważany w kręgach jezuickich. Wiemy, że jezuici są mistrzami heglowskiej dialektyki, zderzania ze sobą przeciwstawnych poglądów w celu manipulowania ludźmi i mieszania im w głowach tak, że nie widzą, jak jest naprawdę. Wciągają ich do głoszenia ich poglądu. Nasze podejście zawsze sprowadzało się do zdystansowania się, przyjrzenia się sytuacji i zadania sobie pytania. Niezależnie od tego, czy przekaz jest z lewa czy z prawa, czy jest ekstremalny, czy nie. Jak on wpisuje się w obraz biblijny? Tutaj widzimy. Uniwersytet Georgetown mianuje doktora Anthony'ego Fauciego profesorem.
realizując swoją rolę uznawaną za najwyższy zaszczyt uczelni, Fauci będzie uczestniczył w edukacji medycznej i podyplomowej oraz działał ze studentami, jak ogłosił uniwersytet. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyjąć doktora Antoniego Fauciego, oddanego urzędnika państwowego, filantropa i lidera świata zdrowia z wizją w Georgetown. Ci jezuici. Prawie powiedziałem, że przyprawiają mnie o mdłości. Nie będę tego mówił. Przeczytajmy dalszy fragment. Doktor Fauci uwasabiał jezuicką cnotę służenia innym przez całą swoją karierę i jesteśmy wdzięczni, że jego wiedza, zdolności przywódcze i oddanie będą prowadzić następne pokolenia liderów. Mogłoby się wydawać, że on jest jezuitą w krótkim habicie. Wytłumacz nam, co to znaczy. Czyli takim, który jest incognito wśród społeczeństwa. Bierze ślub. To jak prawdziwi jezuici. Nie mówię, że tak jest, bo tego nie wiem. Takie kwestie są sekretne, więc skąd mógłbym to wiedzieć? Mimo tego, że on wyraził wiele razy, że wspiera teologię jezuicką. Zgadza się. Bardzo ją wspiera. A Georgetown uznaje go w taki sposób. Ale dr Martin go oczernia na kolejnym publicznym forum. Wiesz co? Jestem nimi wszystkimi zmęczony. Musisz też wziąć pod uwagę, że Robert F. Kennedy powiedział ostatnio w Fox News, że wsadziłby Antoniego Fauciego do aresztu. Rand Paul także się wypowiadał, bo Jesse Waters z Fox News ujawnił, że Fauci jest wciąż chroniony przez tajną służbę USA, tak jakby był eks-prezydentem. Oglądałem wiele takich dyskusji, w których Rand Paul atakuje tych ludzi, a ich odpowiedzi są tak śliskie. I niezależnie od tego, o co ich oskarża, nie ma żadnych konsekwencji. Jeśli o mnie chodzi, to wszystko jest częścią dialektyki heglowskiej. Do tego właśnie zmierzałem. Czy to kandydat demokratów na prezydenta, czy kandydat prawicowy, konserwatywny, oni wszyscy w tym uczestniczą. To dialektyka heglowska. Właśnie tak, ale sprowadza się to do pytania, dokąd to prowadzi. To, co chcemy tu pokazać, to kto za tym stoi. Kto? Bo ci ludzie, jezuici, zakon maltański, zawsze gdzieś tam są na najwyższych szczeblach władzy. In the highest echelons of leadership. I nikt nie przygląda się temu, komu oni służą, a służą zwierzęciu z objawienia. To zwierzę ma obsesję kontroli. To zwierzę ma znamie i dąży do tego, żeby sprawić, że jego znamie będzie się liczyło, bo to znamie jest przeciwieństwem znamienia Boga, atakuje jego autorytet. I musimy dokonać wyboru między przyjęciem autorytetu Boga, który symbolem ustanowił szabat, a autorytetem Kościoła, którego symbolem, znamieniem jest niedziela. Taki mamy wybór. Módlmy się. Ojcze w niebie, świat jest na krawędzi i wydaje się, że nikt nie wie, że patrzymy na urwisko. Czas się kończy. Mamy przekaz do rozpowszechnienia. Pomóż nam wszelkimi środkami zaangażować słuchaczy, osiągnąć cel, który wyznaczyłeś, aby Twoja prawda czasów ostatecznych obiegła cały świat. Oto moja modlitwa w imię Jezusa. Amen. Wychwalajmy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.